Witam Ciebie na kanale Wiadomości Globalne, krótko i na temat. Subskrybuj kanał i wciśnij dzwoneczek, aby być powiadamianym o nowych filmach. Irena Niusowska. Szokujące informacje. Witold Paszt nie żyje. Została ujawniona przyczyna śmierci. Wokalista zespołu Box Witold Paszt zmarł w piątek wieczorem, poinformowała w sobotę rodzina piosenkarza na profilu społecznościowym grupy Box. Odszedł spokojnie w domu, w otoczeniu córek. Miał 68 lat. Jaka była przyczyna zgonu wokalisty? Źródła w internecie informują, że Witold Paszt zmagał się z problemami zdrowotnymi, które były konsekwencją zakażenia C-19. O chorobie wokalisty informowały media w całej Polsce. Niedawno pojawił się na planie programu The Voice Senior. Po tym wydarzeniu w sieci pisał o złym stanie swojego zdrowia. Moi kochani, nie będzie mnie dziś wieczorem w studio, pytania na śniadanie, na ogłoszeniu wyników głosowania. Dochodzę do siebie w domku po chorobie, wyjaśniał. Okazało się, że choroba doprowadziła do śmierci artysty. 68 lat zmarł w nocy z 18 na 19 lutego 2022 roku. Kim był Witold Paszt? Gdzie był dotąd piach? A ty kochaj mnie! Artysta pochodził z Zamościa. Z wykształcenia był muzykiem. Zanim fani poznali go jako lidera grupy, Vox Paszt był związany z zespołem Victoria Singers. Szybko stał się jedną z najważniejszych postaci na polskiej scenie muzyki rozrywkowej. O śmierci muzyka rodzina napisała w oficjalnym oświadczeniu na Instagramie. Wczoraj późnym wieczorem, dzień po rocznicy śmierci swojej ukochanej żony, odszedł nasz tata, Witold Paszt. Wspaniały, najlepszy człowiek, najukochańszy.